aktualnie obserwowane wyniki produkcji przemysłowej wskazują jasno, że przedsiębiorcy w jakimś stopniu hamują potencjalne inwestycje, czy też patrzą z niepokojem w dłuższej perspektywie. Już można powiedzieć, w wskaźniku PMI mieliśmy pewne pierwsze odczyty, jak zachowuje się kwestia przyszłych zakupów, czy osób odpowiedzialnych za zakupy w kontekście rozwoju inwestycji. Produkcja przemysłowa, o której pan od razu wspomniał, to też dla nas jasny sygnał na kolejne miesiące, kolejne kwartały. Dołożę do tego jeszcze kwestię związaną z niepokojem przedsiębiorców w zakresie płynności finansowej, to też bardzo silnie wybrzmiewa w naszych licznych dyskusjach, ale też ankietach i sondażach, czego przedsiębiorcy się obawiają, a mianowicie zatorów płatniczych. To może być duże wyzwanie w kontekście tych kwestii związanych chociażby z podwyżką rachunków za energię, czy w ogóle zerwanymi łańcuchami dostaw. Można powiedzieć, zobrazować, że mamy kilka elementów, które wpływają na to, że dzisiaj mamy takie odczyty produkcji przemysłowej, odczyty wskaźniku zakupów, czy w ogóle kwestie związane z planowaniem inwestycji. Myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji akurat w okresie zimowym, gdzie biznes patrzy na to, co dalej, ale też jak będzie się kształtowała nie tylko inflacja, która jest dużym wyzwaniem, ale także kwestie związane z potencjalnym pozyskaniem przez Polskę środków z Krajowego Planu Odbudowy, który w dużej mierze powinien być tutaj motorem wzrostu inwestycji. Widzimy bardzo mocno, jak polski biznes patrzy wcześniej, analizował, można powiedzieć, swoje podwórko, mówię w cudzysłowie. Dzisiaj ta makroekonomia w dużej mierze już dotyka coraz większą liczbę przedsiębiorców. Po pierwsze Chiny, które miały kolosalne znaczenie w kwestii łańcucha dostaw. Konflikt na Ukrainie. Inflacja, która jest oczywiście dotyka bardzo mocno, ale też patrzymy na inne rynki, na których też wzrasta, przykład Niemiec. Kwestia chociażby dostępności pracowników dla firm, bo z jednej strony przedsiębiorcy mówią tak, nie inwestujemy, hamujemy potencjalne inwestycje, patrzymy na zasób pracowników tych, których mamy, ale też będą problemy z dostępnością w dłuższej perspektywie osób do pracy. Dzisiaj dyskutujemy chociażby podczas naszego kongresu o wykorzystaniu osób starszych w biznesie, w ogóle w gospodarce, bo to jest też szeroka kwestia, która według mnie wymaga pewnych zmian, chociażby regulacyjnych. Tych wyzwań makroekonomicznych, których dzisiaj przedsiębiorcy analizują, jest bardzo dużo, ale ja jestem optymistą w tym kontekście, że można powiedzieć po tych okresie, czy to pandemii, gdzie w jakimś stopniu wyszliśmy z tej sytuacji w niektórych branżach obronną ręką, liczę na to, że w dłuższej perspektywie, mając na względzie pozyskanie środków z KPO, ta sytuacja się w jakimś stopniu poprawi.